No, także jest zamek w Czułuchowie. Krzyżacki, taka baszta wysoka. Fajna. A niestety cały teren jest ogrodzony, jest w remoncie. A oto Dawid tu przyjechał. Aha, aha. Także za dużo nie zobaczymy niestety. Oprócz planu zamku, kiedyś jak wyglądał. Chyba jest jedna z baszt, wieża ta. O, Dawidek będzie sobie jechał. Może złapiesz kierownicę z dwóch stron, synku? Koło murów w zamku. Tam jest w oddali jedna z wież zamku, a tu są ruiny. Zamku w Czułuchowie. Tam też widać dalej ruiny. I obecnie park. Tak, to był taki duży zamek potężny krzyżacki. Tylko to są resztki murów. To, synuś, te mury mają tutaj... Całe pole to było w środku zamku. To co idziemy? Co? Cały Czułuchów? Nie, no to był zamek. To było w zamku, a Czułuchów to wiocha to była dookoła, a to było miasto. To był zamek tam, gdzie krzyżacy siedzieli, nie? O, i teraz ja tutaj podejdę na brzeg. Widać, jakie głazy tutaj są. O, mury i zbocze. W jedną stronę i tam mury w drugą stronę. No może rzeczywiście stąd pójdę. Jedź, synku. Jedź dalej. Dawidek szosuje po szosie. No zasuwaj, szkoda czasu. Lecimy dalej, bo może jeszcze gdzieś się będziemy zatrzymywać, nie wiem. Tam jakieś białogłowy chodzą. Jeszcze takie wiekowe, co prawda już. Tam wzdłuż tej ścieżki. Ja tylko tu wejdę, bo tu następna była, zobacz, taka, takie, zobacz. Jest taki, chyba resztki jakiejś wieży z kamienia potężne. Potężne głazy tutaj są. I fosa wykopana była, żeby nikt nie mógł się tutaj za szybko do nich dostać. I w fosie na pewno była woda. Zawsze te zamki były otoczone fosami. No. No, tutaj ten teren cały, co teraz jesteśmy. Możesz jechać, synku. Co? No bo to złap, ale synek, ja cię całe życie uczę, żebyś złapał tu kierownicę poprawnie i jechał. A ty zawsze masz tysiące problemów.